Cześć moi drodzy, dzisiaj sprawdzimy sobie iPhone'a 12, który ma problem z kamerami, ale okazało się, że urządzenie też chyba zostało zalane. Ogólnie wygląda ciekawie, przez to sobie sprawdzimy, co tutaj tak naprawdę się stało. Pręży, mam wrażenie, ekran. Ogólnie urządzenie jest w takim trochę słabym stanie, poobijane, ale jak to telefon używacie, upada, coś tam, nie? Ale właśnie tutaj są takie dziwne rzeczy na kamerce. Urządzenie też jest zabrudzone, więc możliwe, że działo się tutaj coś złego, na przykład zalanie. I sobie sprawdzimy, jak wygląda iPhone 12 po jakimś tam użytkowaniu, co mu się stało, ogólnie jak to wygląda. Ogólnie sobie sprawdzimy, jak to wygląda, co się dzieje z takimi urządzeniami dość, powiedzmy, nowymi, niedawno wprowadzonymi na rynek, które zawsze mają być lepsze niż modele poprzednie, lepiej mają być zabezpieczone przed wnikaniem wody, cieczy i tak dalej. Na początek wykręcimy sobie dolne wkręty, tak zwane pentaloby. Ten model jest dość mocno zaklejony, więc wypada użyć podgrzewacza, żeby go bezpiecznie otworzyć i nic nie uszkodzić przy tym. No i co? I urządzenie zostało dość mocno zalane. Tutaj nawet w tym miejscu, na tej wysokości, ramka odkleja się od ekranu, więc tutaj jest woda. Woda mogła tu wniknąć swobodnie. Natomiast wygląda, że woda mogła dostać się przez soket karty SIM. Oczywiście nie jest to jedyna droga. Wydaje mi się, że rozklejał się też, albo uszczelka puszczała od góry ekranu. Tutaj stała się taka dziwna, jednym słowem, i woda też mogła tutaj wniknąć. Więc niestety model 12 zalewa się jak wszystkie poprzednie modele iPhone'ów. Nie jest wodoszczelny w żadnym wypadku. Należy na to bardzo uważać. Rozkręcamy dalej i zobaczymy, co tam jeszcze zobaczymy. Woda też dostała się na elementy na taśmie głośnika rozmów. Z tej korozji jest tutaj całkiem sporo. Przednia kamera z pewnością też jakiś tam kontakt z cieczą miała. To jest to, co właśnie widziałem, że dziwnie to wygląda. Dół korpusu, port Lightning, tacka karty SIM. Tu wszędzie widać, że ta ciecz sobie ochoczo pływała. Ogólnie urządzenie zostało do nas wysłane na problem z kamerami. No i tutaj na kamerach ciecz też była. Zostały odbarwienia. Więc jak najbardziej tutaj różne rzeczy mogą być uszkodzone. W złączach jest całkiem ok, przynajmniej tych od kamer. Same kamery od dołu wyglądają całkiem ok. Jakaś tam ciecz na pewno została, widać takie przebarwienia na szybie od wewnątrz. Tak jakby takie, powiedzmy, rozbryzgi. Więc coś tutaj napłynęło. Sprawdźmy, jaki prąd pobiera płyta główna. Płyta główna zachowuje się dość poprawnie. Nic złego tutaj na razie nie widzę, więc trzeba będzie to sprawdzić i zweryfikować, jak faktycznie sprawy mają się z kamerami i elementami Face ID. Problem z kamerami wygląda tak, że te kamery nie działają. Czyli tak naprawdę górna kamera działa. Cię zakrywam, jest obraz, nie ma obrazu. W trybie ×1 jest ciemno. Nie działa. Przednia kamera działa. Uszkodzony jest też Face ID. Nie działa w tej chwili Face ID. Jest informacja w trybie portretowym na frontkamie. Odsuń się od obiektu i nie rozmywa, wiecie, tła za mną. Albo coś się stało z dotprojektorem. To jest jeszcze do weryfikacji. Ok, wyciągnąłem element odpowiedzialny za Face ID. Będziemy sprawdzali w tej chwili dotprojektor. Potocznie ludzie to nazywają kryształ, jakkolwiek. Mamy tester od JC, mamy odpowiednią płytkę, podłączamy tasiemkę od tego elementu i niestety uszkodzony jest element od Face ID. Dostał wody, doszło do zwarcia, jest lipa. Tak właśnie wyglądają iPhone'y serii 12. Ich odporność na wodę, szczelność na wodę jest nikła wraz z upływem czasu od momentu zakupu i tego, jak urządzenie zostało dobrze wypuszczone z fabryki. Wiecie, jeżeli pan Chińczyk czy pani Chinka nie była zbyt przemęczona na nocnej zmianie i dobrze skleiła to urządzenie i tak dalej, szczelki tracą swoje właściwości. Zwróćcie uwagę, jaki tutaj jest bałagan pomiędzy ekranem a uszczelką. Ten cały bajzel tutaj powodował, że ta uszczelka traciła swoje właściwości. Więc jeżeli chodzi o zapylenie i tak dalej, to uszczelka daje radę, natomiast woda już tutaj sobie weszła dość ochoczo. Nie potrafię do końca powiedzieć, którą stroną. Wydaje mi się, że mogło to mieć miejsce od slotu tacki SIM. Na slocie tacki SIM jest uszczelka i ta uszczelka spełnia swoją rolę w jakimś tam zakresie, jeżeli tutaj też się nie dostanie brud, bałagan, a się dostał. Więc możliwe, że ta uszczelka przestała spełniać swoje zadanie. Tak czy siak, uważajcie na swoje urządzenia, bo one z pewnością nie są wodoszczelne i musicie na to zwracać szczególną uwagę. A Apple w takiej sytuacji każe wam kupić nowe urządzenie, ewentualnie wymieni je wam za solidną opłatą w ramach programu Exchange. Dzięki, trzymajcie się, do następnego razu.